Ta święta noc, ta noc oczekiwania, to właśnie dziś ma narodzić się Bóg. W tę świętą noc blask z mroku się wyłania, to właśnie dziś ma powtórzyć się cud. Pędzący świat na chwilę się zatrzymał, w milionach serc nadzieja rodzi się. Dobry wieczór Państwu. Jest nam bardzo miło gościć Państwa już po raz drugi w sali Miejskiego Domu Kultury w Kole na koncercie w tym roku zatytułowanym Anioły są wśród nas. To dla nas zaszczyt i mamy nadzieję, że zechcecie zanurzyć się z nami przez kilka najbliższych chwil w brzmieniu najpiękniejszych utworów o tym magicznym i szczególnym momencie w ciągu całego roku. Obok dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Kole na scenie wystąpią dzisiaj przyjaciele twórców koncertu. Mamy nadzieję, że po raz kolejny dacie się porwać magii i pięknu, którymi chcemy się dzisiejszego wieczoru z Państwem podzielić. Tegoroczny koncert ma jeszcze jeden wymiar.
Chcielibyśmy prosić Was o pomoc w zbiórce pieniędzy dla osób walczących z nowotworami. Z tego miejsca kieruję podziękowanie w stronę manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki, która pomaga nam dzisiejszego wieczoru. Wierzymy, że wsparcie i przekazanie odrobiny ciepła płynącego z głębi serca umocni ich w walce i da dużo siły w trakcie powrotu do zdrowia. Wszyscy pokażmy, że potrafimy być dla innych ludzi aniołami. Chcemy dać Wam dzisiaj uśmiech, chwilę zadumy, ale przede wszystkim dużo radości i nadziei. I zapewniamy, że zrobiliśmy wszystko, aby Was zaskoczyć. Bądźcie więc czujni. A mnie pozostaje życzyć wspaniałego wieczoru i niezapomnianych wrażeń. Stary piec, coś słabo dziś grzeje, cicha noc stoi za drzwiami. W czterech ścianach małego Betlejem tylko ty ze swoimi myślami. Jeszcze trzeba sianko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie, ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Jeszcze trzeba sianko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie, ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. A zza ściany słychać śpiewanie, a za ścianą głos się rozchodzi, że z dzieciątkiem w lichej stajence i dla ciebie nadzieja się rodzi. Zamiast gwiazdy pierwszej na niebie, w cudzym oknie choinki światło ciepłym blaskiem mruga do ciebie, jakby twoje tęsknoty odgadło. Jeszcze trzeba sianko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie, ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Jeszcze trzeba sianko na stół, wolne krzesło, wolne nakrycie, ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Ten opłatek przełamać na pół, jak z bliskimi dzieli się życie. Znajdziesz brzeg,
zaczarowana w niebie zalśni noc. Zwierzęta zadziwione znajdą głos. Renifer będzie miał czerwony nos. A kiedy w Wigilii przyjdzie czas, zaśpiewa najpiękniej każdy z nas. Dla wszystkich tych, co w pojednania dzień smucą się. A kiedy miłości przyjdzie czas, zaśpiewa od serca każdy z nas. Dla wszystkich tych, co w pojednania dzień smucą się. Skrzyneczki złote niesie królów trzech. W tej pierwszej radość, w drugiej niosą śmiech. Trzeciej dla każdego dobrych gwiazd i najsmaczniejszych z makiem krągłych ciast. Podzielcie się z innymi, mówią nam. Niech nikt nie będzie dzisiaj w domu sam. I zanim Jezus znowu zbawi świat, odnajdźcie w sobie ten niewinny rajski sad. Za nami najpiękniejsze dni w ciągu całego roku. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i pierwsze dni stycznia, które zawsze wydają się zawierać szczyptę magii. Liczymy, że ten koncert jest dla Was wspaniałym dopełnieniem tego czasu. Czasu, w którym najbardziej w ciągu całego roku wydaje nam się, że otaczają nas ludzie, anioły. Ale kim one są? Jak żyją, czy łatwo je spotkać i jakie mają cele? Nie wiem jak Państwo, ale ja sam nie wiem, co o tym myśleć. Na szczęście, jakiś czas temu spotkałem małych pomocników. Myślę, że dzieci nie tylko zadają najcelniejsze pytania, ale całkiem nieźle radzą sobie z odpowiedzią na nie.
i to właśnie dzieci, pomogą nam dzisiaj zrozumieć, kim są anioły i po co do nas przychodzą. Przygotowywać Wigilię? Co robisz? Pomagam gotować mamie. Co na przykład razem gotujecie? Barszczyk. Barszczyk. Czerwony. Czyli jesteś trochę jej aniołkiem. Tak. Pomagasz. Dziękuję ci za to. Tak? Tak. No pewnie ty dodajesz te najlepsze składniki, nie? Tak. I dlatego jest taki dobry. Wszystkim smakuje? Tak. Dobra. A wierzycie w to, że istnieją anioły wokół nas? Tak. Tak. Jak na przykład? Jak się objawiają? Nie jest takie to łatwe, nie? Tak. Jak ludzie spać. Co miałaś na myśli? Że nam pomagają. Mhm. Tylko kiedy śpimy, czy w ciągu dnia również? Też w ciągu dnia. Mhm. Pokazują się nam one w postaciach najbliższych, czy to są takie wymarzone, wyśnione jakieś zjawy? W postaciach najbliższych. W postaciach najbliższych. Kto jest na przykład twoim aniołkiem? Rodzice. Rodzice. I co takiego robią, że uważasz, że są aniołami? Bo są dobrzy. A koledzy też czasem aniołowie? Czasami. Jak są przyjaciele, to tak. Jak są przyjaciele, to tak. Pomagają sobie nawzajem? Tak. A jak kopią w piłkę, to też, czy nie? Czy wtedy im skrzydła uciekają? Znaczy, jak kopią w piłkę, to też. To też? Kiedy jeszcze? No praktycznie cały czas. A kto jest twoim najważniejszym aniołem? Rodzice. Też rodzice. I co takiego robią? Robią dla mnie różne rzeczy, jak na przykład gdzieś jadę na piłkę, to mnie zawożą i mi pomagają dużo. Widzisz czasami skrzydła spod płaszczy, czy nie? Dobrze je chowają. Aureoli też nie widać. A czy próbowaliście kiedyś złapać anioła za skrzydła? Nie próbowałem. Nigdy? Nigdy. A ktoś ciebie próbował złapać? Czasami w berkę, jak się bawiłem czasami na przykład z kuzynami u babci. I co, piórko zostało wyrwane, jedno? Nie. Jedno? Nie, nawet jedno. Okej, okay. A czasami bywasz aniołkiem dla innych? Tak, bardzo często. Czyli to nie jest tak, że tylko oczekujecie, że wśród was będą aniołowie, ale też
staracie się nimi być dla innych, tak? Tak. I co na przykład robisz? Pomagam. Na przykład... Nie wiem. A czy uśmiech jest dobrym atrybutem dla anioła? Pięknie się uśmiechasz, więc myślę, tak. Że tak. Mhm. Często obdarowujesz innych swoim uśmiechem? Tak. Lubisz się uśmiechać? Tak. Okej. Okay. Wszyscy się tutaj uśmiechają. No same aniołki dookoła. Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie, umęczonej, wędrować w dalekie strony. O Józefie, Ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu. Już ból mi ciało przeżywa, ach, gdzie ja będę rodziła. Ani miski, ani łyżki, ani deski dla kołyski, ani płatka, ani szmatka, co ja pocznę, biedna matka. Ciemna nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie, umęczone.
Zapewne słyszeli Państwo, że słowem roku 2017 został tak zwany rzeczownik XD. Jak widać, nawet Rada Języka Polskiego ugięła się pod naporem nowych zwrotów i wyrażeń. Co ciekawe jednak, młodzi ludzie mają problem z rozszyfrowaniem niektórych zaproponowanych słów. W przerwie pozwoliłem sobie zajrzeć do najłatwiej dostępnego na chwilę obecną słownika zwanego internet, co tak naprawdę oznacza słowo anioł. I tak. Anioł to w różnych religiach niebiańska istota nadprzyrodzona, pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, będąca uosobieniem dobroci i doskonałości, wyobrażana zwykle w ludzkiej postaci z białymi skrzydłami. Podobne znaczeniowo określenia to archanioł, cherubin, czysty duch, posłaniec Boży czy serafin. Wyrażenia frazeologiczne z użyciem słowa anioł to na pierwszym miejscu, uwaga, anioł biznesu, anioł pański, anioł stróż, Michał anioł. Wyraz anioł to rzeczownik rodzaju męsko-osobowego odmiennego lub rodzaju męsko-zwierzęcego odmiennego. Nie wiem jak państwo, ja już chyba nic z tego nie rozumiem. Posłuchajmy dzieci. To jak wyglądają w takim razie anioły? Anioły mają aureole, skrzydła i... Nie. I jeszcze mają... Białe szaty? Białe szaty. I podobno jest ich tak dużo, ale nie widzimy ich dookoła. No nie widzimy, bo są niewidzialne. Bo są niewidzialne. Czyli wchodzą w nas jakby i przez nas czynią dobro. Jest tak trochę? Tak. No, tak powinno być. Świat długo tak z nieba czekał deszczu gwiazd, kiedy w cichym mieście zrodził nam się Bóg. Tańczył wiatr pośród chat, gwiazda dała światła blask, a na ziemię spadła mgła anielskich but. Śpi, wiele pracy wróżą ci, świat już czeka od lat. Śpi, zanim drogę ruszysz, by miłość okazać swą nieskończoną. Rośnie nam w siłę Pan, świat nie będzie taki sam, zmieni serca, zmieni duszę, zbawi nas. Śpi, wiele pracy wróżą ci, świat już czeka od lat. Śpi, śpi,
Rozmowa z dziećmi o aniołach nie była taka prosta, jak się nam wszystkim na początku wydawało. Małe pociechy obroniły się jednak beztroską i prawdziwą niewinnością. Wspólne chwile dały nam dużo radości i sądząc po Państwa uśmiechach, Wam także przyspieszają bicie serca. Przed nami występ najmłodszych dzieci podczas dzisiejszego koncertu. Powitajmy je gorącymi brawami. Drodzy Państwo, definicję słownikową już poznaliśmy, ale chyba wciąż nie wiemy rzeczy najważniejszej. Kim są rzeczone anioły? Moim aniołem jest mama. Moim aniołem jest tata. Aniołem jest mój brat. Moim aniołem jest siostra. Moimi aniołkami są bracia. Moim aniołem jest ciocia. Moim aniołem jest dziadek. Moim aniołem jest tata. Moim aniołem jest prababcia. Moimi aniołami jest moja cała rodzina. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamiknie zamków szczęk, słychać przez
zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem być ładniej żyć. Przestańmy kryć sympatii nić. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Niech jeszcze raz wybrzmią dokładnie te słowa. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się więc żyć obok siebie. Zmarły niedawno nasz w pewnym sensie przewodnik i mistrz Zbigniew Wodecki daje nam jasny sygnał i wskazówkę do tego, by w codziennym życiu kierować się czymś innym niż zawiścią i żeby ufać sobie nawzajem. Nauczmy się żyć obok siebie. Niech to przesłanie płynie także z dzisiejszego koncertu. Kiedy to zrozumiemy, dookoła siebie dostrzeżemy prawdziwe anioły. Boże dzień.
Trochę już rozmawiałem z waszymi kolegami, starszymi i młodszymi. I oni bardzo dużo mówili o tym, że rodzice są dla nich aniołami, dziadkowie. Bardzo mało natomiast mówili o tym, że oni starają się być. To jak to jest? Wy czekacie na aniołki, czy jesteście nimi, tylko po prostu jesteście tak skromni? No, jesteśmy grzeczni, no to chyba jesteśmy aniołami. Aniu, bo ty bardzo przypominasz anioła i białe kwiatki, i biała koszula. Trochę jesteś rozanielona dzisiaj. A wierzysz w anioły? Czy nim jesteś? Czy jedno i drugie? Jedno i drugie. Jedno i drugie. I w jaki sposób starasz się być takim aniołkiem? No po prostu jakoś postaram być grzeczna. Grzeczna i co jeszcze? Pomagać. Pomagać. Rodzinie czy również kolegom? Rodzinie, kolegom, koleżankom. Jesteś bardzo uśmiechnięta, więc pewnie też lubisz się uśmiechać. A zarażasz uśmiechem innych? Tak. Ciekawi mnie też, czy wy w ogóle wierzycie w anioły? Tak. No jasne, przecież anioły to nasze stróże. Nasze stróże? Czyli nas strzegą. Tak. Czyli są przy nas zawsze. Jasne. Chronią nas przed niebezpieczeństwami? Jasne. Jasne. A myślisz, że podpowiadają nam nieraz? Nie tylko na klasówkach? No, nie wiem sam, ale chyba tak. Ale oceny z klasówek są dobre, więc no tak. Chyba wszyscy macie wspaniałych aniołów stróżów. To ja się jeszcze zastanawiam, czy ktoś z was jest mi w stanie zdradzić receptę, jak zostać aniołem? Co trzeba zrobić, żeby nim być? Poza uśmiechem, bo to już wiemy, poza byciem grzecznym, bo o tym też często mówiliście, mieć dobre uczynki. To musimy ustalić jeszcze ten jeden z najważniejszych składników do tego, aby zostać aniołem. Jakiś pomysł? Być miłym. Miłym, dobrym i mieć czas dla swoich przyjaciół i kolegów. I dla rodziny. Tak. Okay. Proszę Państwa, no co tu dużo mówić? Receptę mamy, teraz wystarczy tylko ją zastosować. Drzwi. Miejsce, co nie zajmie go żaden nocny, zagubiony gość. Bardzo cicha noc. Radość przystanęła w drzwiach, nie chce wejść, choć dom ten zna. Wszystko pozbawione barw, każdy dźwięk ma dziś tęsknoty smak. Bardzo cicha noc. Znów zasypie wszystko śnieg, prócz pustki po kimś, co tutaj z nami zawsze był, a teraz nie ma go. Jakie morza dzielą nas, pustynia, czas czy mrok? Zapada w nas bardzo cicha noc. Thank you.
sypie wszystko śnieg, prócz pustki po kimś co. Tutaj zawsze z nami był, a teraz nie ma go. Jakie morza dzielą nas, pustynia, czas czy mrok, zapada w nas bardzo cicha noc. Obok drzwi zdjęcie w ramce, kartka, list zamiast tych, co tu nie mogą być. Bardzo cicha noc, bardzo cicha noc. Jesteśmy w innej sali. Jest tutaj mnóstwo pluszaków, przeróżnych, ale anioła żadnego nie widzę. I jak to jest? Nie do końca lubicie anioły, czy o co chodzi? Ja? No nie nasza klasa. To nie wasza nie klasa. Nie odpowiadamy, ale wszyscy jesteśmy aniołkami. Wszyscy jesteście aniołkami. I pewnie cała wasza klasa jest udekorowana skrzydłami tak. I innymi. Skrzydłami nie. Skrzydłami nie. Ale mówiłaś o tym, że wy jesteście aniołkami. Co takiego robicie? Jesteśmy grzeczni. Jesteście grzeczni. Zgłaszacie się na lekcjach? Tak. Co jeszcze? Odrabiacie prace domowe? Tak. Znacie zawsze odpowiedzi na pytania, czy nie do końca? Nie zawsze, ale często. Dobra. A złośliwi jesteście? Nie. Nie? Zawsze jesteście przyjaźnie nastawieni, pomagacie sobie, staramy tak? Staramy się. Staracie się. No to jest najważniejsze. I panie doceniają to, że jesteście aniołkami? Tak. A są dla was? Tak. Też super. Zaczniemy w niego wierzyć, niech pomilczy.
Aniołeczki, nie dziś, niech hosanna szumi siano. Nim zaczniemy w niego wierzyć, niech pomilczy sobie z mamą. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo często spotykam się z opiniami o przypadkowości spotykanych ludzi. Mówi się o tym, że nikogo nie spotykamy przypadkiem i że nic nie dzieje się bez przyczyny. Z drugiej strony ludzie coraz częściej twierdzą, że we współczesnym świecie nie istnieje coś takiego jak bezinteresowna miłość, przyjaźń czy znajomość, że wszystko robimy tylko ze względu na osobiste zyski. Tym koncertem pragniemy pokazać państwu, że otaczają nas tylko ludzie dobrzy, jeżeli my chcemy się takimi otaczać. Chcemy udowodnić, że prędzej czy później do naszej wyciągniętej ręki dołączy druga, która spotka się z naszą we wzajemnym uścisku braterstwa i przyjaźni. To takie nasze pierwsze życzenia na rozpoczynający się nowy rok. Ziarenka, które posadził ktoś w ogrodzie serc, rozkwita on. Nadziei kwiat dobrem pachnie tak, zapach unosi się ponad świat. Pomocą swoją podlewasz go, włączysz swe serce i zmieńmy los. Niech dobrem pachnie dziś każdy dom. Bo przecież wiesz, możliwe jest, co chcesz, chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej, bo przecież wiesz, możliwe jest, co chcesz, chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej. Zamykam oczy, nie mówię nic. Uśmiecham się, wiem, że jesteś dziś. Za każdy dzień, za każdą z chwil, za ciepłe słowo w tak zimne dni. Włączmy swe serca, pomocy czas. Niech nasza dobroć tak wiecznie trwa. Wiara, nadzieja, miłość to dar. Bo przecież wiesz, możliwe jest, co chcesz, chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej, bo przecież wiesz, możliwe jest, co chcesz, chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej, bo chcieć to móc, naprawić świat. Przekonaj się, że możesz chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej. Bo chcieć to móc, naprawić świat. Przekonaj się, że możesz chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej. Bo przecież wiesz, możliwe jest, co chcesz. Chcieć to móc, więc włącz swe serce. Razem możemy więcej, bo przecież wiesz, możliwe jest.
swe zło, swe serce. Razem możemy więcej. Bo chcieć to móc, naprawić świat. Przekonaj się, że możesz chcieć to móc. Więc włącz swe serce. Razem możemy więcej. Bo chcieć to móc, naprawić świat. Przekonaj się, że możesz chcieć to móc. Więc włącz swe serce. Razem możemy więcej. Każdy z nas, choć przez jeden moment, ma w życiu osobę, o której mógłby powiedzieć prawdziwy anioł. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, dlatego teraz pragnę podzielić się z Państwem pewną historią. Takim naszym aniołem jest Milena. Pamiętam, jak w tamtym roku nie opuściła nawet minuty prób. Często nam podpowiadała, doradzała. To do niej często zwracaliśmy się po pomoc, bo wiedzieliśmy, że z uśmiechem nam ją przyniesie. Jeszcze raz ci za to serdecznie dziękujemy. Kilka miesięcy po tamtym pamiętnym koncercie Milena usłyszała wiadomość o tym, że jest ciężko chora. Ale nie poddaje się. Ma kochającą rodzinę, która daje jej siłę, bo sama jest silna. Potrzebuje wokół siebie armii aniołów, tak jak w tamtym roku sama w pojedynkę tej naszej małej armii pomagała. Mileno, to dla ciebie dzisiaj tutaj jesteśmy i dajemy ci swoje serca pełne serdeczności i dobroci. I dziękujemy za uśmiech, bo napędza on nas do dalszego działania. Wierzymy, że próba, na którą jesteś wystawiona, doda ci skrzydeł i pozwoli dać innym jeszcze więcej dobra niż dotychczas. Ten anielskich skrzydeł szum, ten niezwykły gwiazdy blask, świadczą, że przybywa król. Miłość, która zbawia świat, dziecko narodzone dziś, Bóg najwyższej godzien czci. Noel, Noel,
świata, w samym sercu wielkich bitew, gdzie wschód słońca nie jest świtem, gdzie zbyt wolno płyną lata. Pan się rodzi, kto go widzi, kto go słyszy, Pan się rodzi. Kto ma w sobie tyle ciszy, kto nie ginie w słów powodzi. Pan się rodzi w mojej samotności, w mojej osobności do mnie szepcze, że wiara jest siostrą miłości, że wiara to serce. On przychodzi w środku nocy, w mieście twierdzy nikt nie czuwa. Elektryczna gwiazdka mruga, mnożą słowa źli prorocy. Pan się rodzi, kto go widzi, kto go słyszy, Pan się rodzi. Kto ma w sobie tyle ciszy, kto nie ginie w słów powodzi. Pan się rodzi w mojej samotności, w mojej osobności do mnie szepcze, że wiara jest siostrą miłości, że wiara to serce. Od krzyków drży Betlejem, pożegnali swą nadzieję, choć nie była im zabrana. Pan się rodzi, ktoś go widzi, ktoś go słyszy, Pan się rodzi. Nieraz w jednym, w dwóch dość ciszy, by dla wszystkich tu przychodzi. Pan się rodzi w zgiełku naszych myśli, w zgiełku naszych myśli do nas szepcze, że jemu się taki świat wyśnił, gdzie wiara to serce. W ubiegłym roku mówiliśmy dużo o miłości, pokoju, tolerancji czy otwartości. Życzyliśmy sobie spotkania w lepszym świecie. Nie jestem jednak przekonany, czy pamiętaliśmy wszyscy te słowa i czy do nich dążyliśmy. Z roku na rok chyba coraz trudniej składać nam serdeczne życzenia. Mamy do Państwa pewne pytanie. Czy pamiętacie wypatrywanie pierwszej gwiazdy w wigilijny wieczór? Mamy taką propozycję, żeby złożyć sobie teraz nawzajem życzenia. Może właśnie ty, może każdy z was wie, czego najbardziej potrzebuje osoba, która siedzi obok was. Pierwsza gwiazda właśnie zamigotała na naszym niebie. Pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas. Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas.
pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania nam pokój dać. Byś wracać chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą niech wraca do nas ciepło dziecięcych lat. Zwyczajów pełen pięknych nasz zwyczajnie piękny świat. Słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Dzieckiem stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę w tę świętą. Pierwsza gwiazda, przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot ulic wielkich miast. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by to co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie na jeszcze raz. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych. Drodzy Państwo, dzisiejszy wieczór powoli dobiega końca. Dziękujemy, że spędziliście go razem z nami. A teraz pora na nasze życzenia na rozpoczynający się nowy rok. Życzymy Wam odwagi do patrzenia w przyszłość. Nie bójmy się nowych wyzwań i prób, którymi jesteśmy poddawani. Nie zapominajmy nigdy o tym, by być aniołami nie tylko dla bliskich, ale też dla przypadkowo spotykanych ludzi. Nie brnijmy w konflikty i obdarowujmy ludzi zrozumieniem.
No i jeszcze uśmiechajmy się do siebie, bo chyba zbyt często zapominamy, jakie to ważne. Życzymy wam także ciekawości świata, a przede wszystkim ciekawości siebie nawzajem, bo to właśnie ona otwiera nas na potrzeby innych i pozwala realizować własne cele i marzenia. Spokojnie, nie zapomnieliśmy o aniołach. Jedyne, czego chyba jeszcze nie wiemy, to gdzie one właściwie mieszkają? Anioły mieszkają w przedszkolu. Anioły mieszkają w moim domu. Anioły mieszkają w szkole. Anioły mieszkają w naszej duszy. Anioły są wśród nas. Stanął, prosi o wody łyk, bo tak przychodzą anioły, bez skrzydeł u ramion swych, z uśmiechem niewesołym stają u naszych drzwi, stają u naszych drzwi. Spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je, anioły są wśród nas. Spotykasz je co dzień. Jesteś, nadzieję przyniosły ci, nadzieję przyniosły ci. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je. Świecić się to światło rozpalone na serca dnie, na serca dnie. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je. Anioły wśród nas,
W imieniu wszystkich artystów dziękujemy bardzo i zapraszamy za rok. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy.